Szczęść Boże, koledel buon pastore, wzgórze dobrego pasterza. Carbonia, Italia, 19 maj 2024 rok. Zielone świątki. Syn człowieczy jest bliski swojego chwalebnego objawienia. Kochajcie mnie tak, jak ja Was kocham. Wkrótce będziecie ze mną. Święto pięćdziesiątnicy otwiera czas nowej ery. Umiłowane dzieci, ja Bóg, poświęcam was mnie. Duch święty otacza was sobą. Grzmi moja sprawiedliwość. Słowo stało się ciałem. Bóg w swojej nieskończonej miłości woła do człowieka o nawrócenie. Strzeżcie się, och ludzie, ten czas jest czasem mojej sprawiedliwości. Słońce wylewa na ziemię potężne płomienie ognia. Ludzkość wchodzi w wielki ucisk. Włochy wkrótce będą wołać o moją pomoc, ale ja nie usłyszę krzyku tych, którzy nie chcieli uznać mnie za swojego Boga. Ziemia zostanie teraz zniszczona przez wulkany, które wkrótce wybuchną. Bądźcie czujni, och ludzie, bądźcie czujni. Pokutujcie, aby Duch Święty obdarzył Was swoimi świętymi darami. Będziecie mieli nowe i doskonałe życie. Radujcie się, dzieci Jerozolimy. Mój kielich został wylany, oczyszczę ziemię. Wkrótce otworzę bramę mojego ogrodu i schronię w nich wybranych, tych, którzy kochali mnie, adorowali, służyli i podążali za mną. Kierujcie moim dziełem na ziemi, moje dzieci. Och Wy, którzy otrzymaliście polecenie, zaprowadźcie porządek. Moich proroków wzywam do moich schronień, gdzie będą trwać w nieustannej modlitwie i oddawać mi cześć. Będą musieli czekać na mnie w cierpliwej miłości. Kiedy stawiają przed wami przeszkody, wiedzcie, że szatan gra przeciwko mnie swoją przeklętą grę. Nie lękajcie się, moi umiłowani, bo zainterweniuję. Aby wam pomóc, będę was wspierać oddam wam siebie. Będziecie silni w walce i będziecie mądrzy w sprawach bożych. Przygotujcie się na wielkie ostrzeżenie. Och ludzie, nadszedł czas, aby Ojciec wziął z powrotem do siebie to, co do Niego należy. Nadszedł czas, Najświętsza Maryja przychodzi z pomocą swoim dzieciom. Święty Michał Archanioł jest z nią. Jego miecz jest już wyciągnięty. Kierujcie się miłością do Waszego Stwórcy Boga, och ludzie! Nie odwracajcie się od Niego, módlcie się i poście od rzeczy tego świata. Nadszedł czas końca zła. Nawróć się, och człowiecze, aby nie dać się zwieść niegodziwości szatana. Zwróć wzrok ku niebu i czekaj na znak. Syn człowieczy jest bliski swojego chwalebnego objawienia. Moje dzieci, och wy, którzy wciąż się mnie wypieracie, wy, którzy uparcie nie chcecie wierzyć, że Bóg istnieje, że w Nim i tylko w Nim jest spokój wiecznej radości, miłości. Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się teraz. Rozpoczęły się czasy wielkiego ucisku. Przygotujcie się na najgorsze. Rozpoczęła się próba dla tej ludzkości. Lucyfer zdobył serca ludzi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, moje dzieci. Módlcie się o nawrócenie tych, którzy są daleko od Boga. Gwiazdy spadają na Ziemię, odgłosy urządzeń spadających z kosmosu, które człowiek stworzył sobie na własny wyrok śmierci. Spadają na niego wszystkie śmieci, które w niego wrzucił. Amen. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją